poniedziałek swój okres przygotowawczy przed rundą wiosenną drugiej ligi rozpoczęli piłkarze Gryfa Wejherowo. Żółto-czarni regularne treningi wznowili już pod okiem Jarosława Kotasa. Na razie będą szlifować formę w okolicy. Treningi na hali, siłowni i boisku Elektryka 3 razy w tygodniu, a 2 dni na boisku romskiego Salosu. Tak wygląda najbliższy plan przygotowań Gryfa Wejherowo do rundy wiosennej w drugiej lidze, już bez Mariusza Pawlaka na ławce trenerskiej. Jego miejsce w roli pierwszego szkoleniowca zajął Jarosław Kotas, który ma poprowadzić zespół już do końca sezonu. No też tak słyszałem. Na dzień dzisiejszy koncentrujemy się na tym, żeby chłopacy się zaczęli już przygotowywać, bo ta przerwa trochę była za długa. Bez tej piłki oni też już są spragnieni. Ja mam zadanie na dzień dzisiejszy przygotować drużynę do sezonu. Co dalej z tego wyniknie? Koncentrujemy się, mówię, od tygodnia do tygodnia. Nie? Wiem, że ten miesiąc na pewno będziemy tu trenować na naszych obiektach. Mamy już 2 sparingi, pierwszy chyba z Olimpią Grudziądz, potem w sobotę już jest Arka Gdynia 21, czyli takie ważne, fajne mecze, gdzie no nie możemy się skompromitować. Na nas też ludzie patrzą, nosimy napis Gry Wejherowo, no i od nas się wymaga, a moja rola jest, żeby tą drużynę jak najszybciej jakoś tutaj ogarnąć. Oprócz ławki na razie w Gryfie nie ma sygnału większych zmian. O utrzymanie w drugiej lidze będzie walczyć niemal identyczna drużyna co jesienią. A przypominamy, że żółtoczarni po 19 jesiennych meczach tylko 1 punkt wyprzedzają strefę spadkową. Na pewno początek sezonu i niektóre mecze pokazały, że stać nas na dobrą, wyrównaną grę z innymi drużynami. I tylko zależy od nas tak naprawdę, a nie jesteśmy jakby decyzyjni tutaj, czy będą zmiany personalne, czy nie. Każdy z nas musi dać się maksa i patrzeć na siebie. Jak na razie nie ma żadnych nowych twarzy, ale to nie jest problem. My musimy też się trochę zgrać, bo latem było trochę rewolucji, także ten czas działa na naszą korzyść i mamy 2 miesiące. Na pewno ciężkie treningi, bo i na boisku, i na hali, i na siłowni, bardzo dobre sparingi, także myślę, że to będzie działo na nasz plus i tak jak mówię, potrzebujemy czasu i od 1 tygodnia marca ruszamy. Pierwsze zajęcia po zimowej przerwie w poniedziałek Gryfici zaczęli tylko bez dochodzącego do siebie po urazie Roberta Chwastka i nadal kontuzjowanego Marcina Kalkowskiego. Jedyny ruch transferowy to powrót napastnika Krzysztofa Wickiego z półrocznego wypożyczenia do trzecioligowego KS Chwaszczyno. Może ta przerwa trochę go jakoś tam na te dobre tory piłkarskie wprowadziła, bo to jest chłopak, który umie w piłkę grać. My o tym dobrze wiemy, ale on musi sobie z tego zdać sprawę. Nie? Ja liczę, że pomoże nam Krzysztof. Przed Gryfem jeszcze kilka tygodni treningów w najbliższej okolicy. We wtorek 17 stycznia czeka ich pierwszy sparing z Olimpią Grudziądz. Dopiero 6 lutego Wejherowianie wyjadą na zgrupowanie do Cetniewa.